Raczej na Halę Herosów, to chciałem powiedzieć. Back from the battle so soon? It must think it is a hero by now. But only a true hero is worthy of a place in the Hall of Heroes. See the ghostly statue of your fraudster self? When it has turned solid, a true hero you will be. Okej, dobra, lecimy dalej. Tutaj chyba ten, a nie, znowu tutaj ten sam gość, tak chyba coś od nas chce. Lol, ciekawe co on ma nam teraz do zaoferowania. Mam nadzieję, że to będzie coś fajnego, bo jak nie, no to się osobiście zdenerwuję. Hurrah! I knew it would take more than an army of the evil dead to throw your strides at. I have something that may help you on your quest, Captain. I give it to you freely, though I have no idea what it is. Uhuhu, co my tu mamy, kurde? No, to jeszcze więcej zdrowia mamy, kurde. Nice one. Dobra, wychodzimy sobie z hali Herosów i lecimy sobie z kolejnym poziomikiem. Haha. Ta gra jest tak piękna, że to jest naprawdę szok. Bo dobra, póki co sobie nie zapisuję, jakby sobie teraz zrobię save state'a i mamy teraz The Hilltop Mausoleum. Kolejny super fajny poziom, bardzo piękny jest soundtrack tam i tutaj będziemy mieli dosyć ciekawą rzecz, o ile dobrze pamiętam, że to był ten poziom, ale myślę, że dobrze pamiętam, więc wchodzimy tutaj bez dwóch zdań. Tak jest, to jest ten poziom. Lecimy. Posłuchajcie sobie tej pięknej muzyki, bo ja tu chcę się na chwilę wyciszyć. Okej, jestem z powrotem. Nie, mówię wam, to jest naprawdę tak piękny soundtrack, że to jest naprawdę przygięcie pały, nie? To tak się łatwo można wczuć w tą muzykę, że to jest coś pięknego. Dobra, weźmy sobie tych tutaj gnomów, ubijmy. Historia w ogóle z tym poziomem w zasadzie jest taka, bo tutaj teraz opowiem wam jakby przeżycie z mojego dzieciństwa, że jakby bardzo nie lubiłem trochę tego poziomu, bo on jako tako jest łatwym poziomem, ale te gnomy są bardzo upierdliwe. Nie wiem, czy za dzieciaka mieliście też z nimi problem, ja niestety miałem. I powiem szczerze, że są bardzo upierdliwe, bo one mogą wam wasze itemy zabrać. I to jest naprawdę niezbyt fajna rzecz. Przynajmniej ja tak uważam, no może są osoby, co uważają inaczej, no nie wiem, ktoś może nie lubić takiej właśnie maczugi, to wiecie, to może mieć na to wysrane, no ale ja na przykład lubię swoją maczugę i uważam, że gdybym miał ją stracić, to byłoby naprawdę przesrane. Aczkolwiek w grze później dostajemy jeszcze lepszy item. Ale ten poziom jest jedyny w swoim rodzaju, ponieważ tutaj będziemy mieli już walkę z pierwszym bossem. Tak, jakby pierwsze trzy poziomy w grze pokonane już będzie boss, nie? Który jest tak swoją drogą bardzo łatwy i naprawdę konfrontacja z nim nie będzie sprawiała przynajmniej mi żadnych problemów. A jak będzie sprawiała, no to wtedy klątwa let's play, of course. Oczyśćmy sobie tutaj teren z tych takich szklanych, w sumie nie wiem, to są takie kawałki witraży, to są zrobione jako takie kolce. Bardzo fajna sprawa. Uważam, że twórcy fajnie, kreatywnie podeszli do tego tematu. Wy możecie uważać inaczej, ja uważam tak, to jest moje zdanie. Inni mogą uważać zupełnie inaczej.
Dobra, tutaj póki co nie przejdziemy, ponieważ potrzebujemy niebieskiej runy, a my na chwilę obecną nie posiadamy niebieskiej runy, więc jakby to powiedzieć, no piszemy się jakby na stratę. O, ale mogę sobie przeskoczyć. Czemu nie? Gorzej będzie teraz z ucieczką, jak będę musiał uciec. Najgorzej. Oh man. Oh shit. Wow. Uciekamy. Uciekamy. Dobrze. Dobrze, kurde. Idzie nam super. Świetnie. Teraz chyba możemy iść tędy. Tutaj chyba potrzebowaliśmy. Tak, tutaj była zielona runa. Oczywiście. O nie. Tutaj jeszcze jako... O nie. Widzę go, już widzę go. Widzę tego gnoja. To jest ten właśnie. Ten, który potrafi zajumać wam ten itemy. Ja na szczęście go się pozbyłem, ale... Jest on bardzo upierdliwy. Nie lubię gościa. To jest po prostu ktoś, kogo z chęcią bym się pozbył. Dobra, oszczędźmy sobie póki co... Wow. Myślałem, że tutaj jest jakby jakieś takie, wiecie, przejście. W ogóle zobaczmy, jak tutaj mamy podgłośnione. Ja bym w sensie muzykę sobie dał tak na równi z tym i z efektami. A możemy sobie tutaj rozjaśnić gierkę albo ściemnić. Ja sobie zostawię tak normalnie. Tego sobie teraz troszeczkę ściszę w tym... w emulatorku, tak sobie nie wiem, ustawię na 6%. Myślę, że będzie głośność normalnie zachowana z moją gadką. Dobra, gościu se poszedł spać. Palcie gumę, frajerzy. Dobrze. Teraz tak. Musimy iść tędy, ponieważ tutaj będziemy mieli taki mini challenge, który dla mnie jest osobiście bardzo ważny, dla was może nie być ważny. Mianowicie przyjdziemy sobie do tego szkielecika, bo on ma tutaj mały problem. Mianowicie on potrzebuje tego. Wiecie, to tak, takiego, co mają zawsze tacy, wiecie, wielcy kompozytorzy lub osoby, co grają na pianinie, taką powiedzmy szafę, znaczy szafę, no to jest mało. Mało konkretna odpowiedź. Chodzi mi po prostu o to, że potrzebuję tego. No, kartki, bo nie wiem, nie może zagrać. Jak słyszycie, on strasznie fałszuje. Więc udajmy się zatem tam, gdzie trzeba. Ale zanim się tam udamy, najpierw obowiązek. Obowiązek jest taki, że w zasadzie to zwaliłem sprawę. No, bardzo zwaliłem, ponieważ chyba miałem dobrze iść. W sensie, kurde, uderzyłem w popfit, wybaczcie, moi drodzy. Jakby miałem dobry plan, ale złe, jakby źle do tego podszedłem teraz, więc idziemy sobie inaczej, troszeczkę. Spadnijmy sobie w dół. No dawaj, Sardaniel, nie bój się. Teraz tak, w lewo jest przepaść, bo już tutaj byliśmy, więc teraz kierujemy się na prawo i... Tutaj trochę ryzykuję, bo jakby... No. Ja oczywiście sobie zaraz odkupię ten. Odkupię sobie zaraz ten... nożyczki. I teraz uciekamy. Uciekamy. Mamy już wszystko zebrane, więc możemy kierować się po kielich. Który również jest w tym poziomie. Tam był obok tego szkielecika. Więc pozwólcie, że teraz zrobimy krótkie cięcie i dostanę się tam, żeby was po prostu nie zanudzać, co nie? Jesteśmy i zagraj. Jak widzicie, opłaca się robić dobre uczynki, bo potem dostajemy nagrodę w postaci kielichów. Dobra, teraz idziemy w tę stronę, ponieważ tutaj będziemy musieli sobie bossa odżywić, a mianowicie w taki sposób. Musimy teraz przetransportować tą taką pochodnię w dziwnym dosyć, nie wiem, dziwacznie trochę wyglądającą pochodnię, żeby ona podpaliła to serce, ponieważ podpalając to serce zaraz się coś wydarzy.
ożywimy zaraz kreaturę. Mówię wam serio. Zaraz ona będzie ożywiona. Ech, no trochę przykro mi z powodu naszej maczugi, więc nie będę już jej póki co używał. Jakby nie o to chodzi, po prostu nie chcę jej używać dlatego, że jest pewne ryzyko, że na 100% się nam przyda w jakiejś tam części poziomu. A nie chciałbym jej stracić. Czas na walkę z naszym pierwszym bossem, który został okrzyknięty jako demon. Pomyliłem tutaj i chcę użyć to. Jak widzicie, jest on w stanie nas zestrzelić, ponieważ on sobie ładuje jakby energię. No, ale co mi tam. Ja się go nie boję. Bardzo łatwy bossik i bardzo fajny w ogóle soundtrack ma. Posłuchajcie sobie. Tego bossa możemy załatwić dwoma jakby itemami, właśnie tymi oto nożykami, które teraz będę rzucał i właśnie kuszą. I kusza jest bardzo rekomendowana i będę ją używał, tylko na razie chcę jakby, nie chcę za dużo tej kuszy zmarnować, ale myślę, że teraz będę mógł spokojnie użyć kuszy na tej oto bestii, na tym demonie. Pójdzie nam to szybko i zgrabnie. Patrzcie, ile on HP ma. 160. On już niedużo ma HP. On zaraz padnie. Nam zaraz padnie i będzie sobie leżał. Będzie sobie leżał i kwiczał. Myślę tak, że dzisiaj w tej sesji, nie wiem, zdobędziemy sobie tak z... nie wiem, jak najwięcej kielichów. Proszę bardzo, już po nim. Bardzo łatwy bosik, jak widzicie. I mamy kluczyk. Ciekawe do czego? Hala Herosów. Wracamy z powrotem. It's the Hall of Heroes shopping mall. Bargain hunters should check out the ground floor. Well-to-do shoppers should check out the upper floor. That's where it's at. Okej. Nie rozumiem jakby ciągle... Nie rozumiem tych ciągłych docinek w stronę Daniela. Ja rozumiem, że Daniel... no, zwalił sprawę, no ale... czy to jest jakby powód, żeby mu ciągle docinać w jak najgorszy sposób? Ah, Fortescue! What's this I hear about that Archcad Zarok still being alive? Thought you killed the fella! Never mind, you old warhorse. Better show him what's what, eh? I expect Johnny's zombies a bit more of a handful than you remember. How are you doing for weapons? Here, take my warhammer. It'll smash anything and it won't fall apart like a club. I only ever get to use it cracking walnuts around this place. Oczywiście, że chcemy. Nonsense, Fortescue! I won't take no for an answer! Knock a few heads for old Stanier Ironhewer, eh? Mamy teraz młot, moi drodzy. I teraz pozwólcie, że zamiast pójść na poziom czwarty, cofniemy się do... wiecie, do Dan Script, czyli skrypty Dana. Zapiszemy sobie oczywiście. Ciekawe, ile gramy? No, 16 minut dopiero, więc ładnie, ładnie. Dobra, więc teraz tak. Tutaj mamy, jak widzicie, już teraz mapka nam pokazuje, że możemy pójść do poziomu, który mamy zaliczony oczywiście. Lub możemy teraz albo się cofnąć, albo udać się na prawo. A na prawo mamy tutaj właśnie
inny już poziom. Ale teraz cofniemy się do skrypty Dana. Więc wracamy tutaj z powrotem. Ale po co my tutaj wracamy? Otóż pamiętacie, jak wam wspominałem o tej ściance, którą możemy zniszczyć? Szok i niedowierzanie. Mamy tutaj większą fiolkę ze zdrowiem. Teraz możemy już stąd oficjalnie wyjść. Tylko, zapomniałem, musimy na nowo tutaj runę sobie zebrać. Ale myślę, że ponieważ już widzieliście i wiecie, jak mniej więcej ten poziom wygląda, więc wychodzimy sobie stąd. I idziemy na nowy poziom. A co tu mamy? To co już mieliśmy. Dobra, wracamy za niedługo na antenę. Moi drodzy, jesteśmy z powrotem i możemy teraz rozpocząć nowy poziom. Return to the Graveyard, czyli albo Graveyard, przepraszam najmocniej, zanim ktokolwiek mi tutaj zacznie poprawiać. Return to the Graveyard, innymi słowy, jest to powrót do cmentarzu, a raczej powrót na cmentarz. No dobrze. Mamy zatem młot, który jest już nieskończony. Nie ma on tutaj żadnego terminu, w sensie wytrzymałości czy coś. Więc możemy sobie go używać, kiedy chcemy. I teraz za pomocą tej trumienki dostaniemy się w tę stronę. Ponieważ tutaj mamy ciekawe rzeczy. Bardzo ciekawe. Powiem szczerze, za dzieciaka, jeżeli chodzi o wspomnienie z tym poziomem, no to nigdy jakoś nie pamiętałem o tym czymś tutaj. Zawsze jakby zastanawiałem się, dokąd ta trumna sobie popłynie. Chociaż jako dziecko myślałem, że ta trumna sobie po prostu, wiecie, popłynie w swoją stronę i jakby trochę popłynie w stronę tego, że... Znaczy wiecie, w stronę miejsca, które jakby nie będzie, do którego nie będziemy mogli się dostać, o to mi chodzi. I dzięki temu sobie ominęliśmy sekcję z mostem. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, o co chodziło z tym mostem, czy on jakby się załamywał pod nami, ale jeżeli się załamywał, to ominęliśmy troszeczkę skomplikowaną sekcję. Znaczy, może to nie jest jakoś super skomplikowana sekcja, ale no wiecie jak to jest. Most może czasami strollować i dopiero będzie, kurde, no nieprzyjemne. Będą nieprzyjemności. Wyżywamy sobie tutaj zombiaków. I tutaj straciliśmy już dużą fiolkę. No, ale nie zginęliśmy, więc jest wszystko cacy. Kto wie, może w tej serii będzie jakiś game over. Nie wykluczam tego, ale też nie potwierdzam. I tutaj byliśmy już. Tak, to jest jakby... Robimy teraz poziom trochę od tyłu. Tylko, że z taką różnicą, że nagle pojawił się most. Nie wiedzieć czemu. No ale spoko. Mamy teraz Silver Shield, czyli mamy teraz lepszą tarczę, bo jest to tarcza ze srebra. I łapka, która sobie biega. Nie da się chyba jej zgnieść. A kiedyś coś czytałem, że chyba dało się ją zgnieść. Albo mi się tak, nie wiem, przewidziało, albo pomyliłem się, nie wiem, być może. Dobra była zupa z bobra. Klucz nam był też potrzebny dlatego, żeby otworzyć tę część. Tak. Jakby wam to pokazać, proszę bardzo. Klucz nam otwiera tą bramę, ale my jeszcze do tej bramy się nie udamy. Ponieważ tutaj mamy, jakby to powiedzieć, wodospad zdrowia. I chcę jakby z niego skorzystać. Mimo, że jeszcze mam trochę zdrowia, to jednak... Ja nie... Jakby nie ignoruję takich rzeczy i wolę jednak być wyleczony, niż żeby potem... Ten... Wow. Dawaj, Daniel. Ogólnie powiem wam szczerze, nie wiem, czy są jakieś ciekawostki odnośnie tej produkcji. Szczerze, nie zagłębiałem się w to. Ja tutaj bardziej tak jakby ten let's play chcę może nie zrobić jakoś super z ciekawostkami, o ile jakieś są. Ale jeżeli będą, to na pewno od następnej sesji je przedstawię. Bo chciałbym się bardziej w tym let's play skupić jakby na moich przeżyciach z tą produkcją i żebyście trochę mogli się wczuć jakby w tę grę. Dlatego też niejednokrotnie mówię, że się wyciszam przy jakiejś soundtracku czy coś, żebyście mogli też się jakby trochę wczuć w tę grę. Bo uważam, że soundtrack jest tutaj też najmocniejszą stroną tej gierki, tej produkcji.
No, przyznam, że to był bardzo nieprzemyślany ruch z mojej strony. Ale idzie wszystko jak najlepiej, moim zdaniem. Tutaj, jak widzicie, poza jakby zombiakami, to jeszcze występują dzikie psy. Nie są one jakoś super trudne. I tutaj też będziemy mieli konfrontację z minibossem. Tak, musimy się też na to przygotować. Dopiero co niedawno walczyliśmy z demonem, który był stworzony za pomocą tych witraży. W sensie tych, no nie wiem, to się chyba witraż nazywa, albo no to takie kolorowe szkło. Nie mam, powiem wam szczerze, zielonego pojęcia, ale no, został stworzony z tego kolorowego szkła i jak widzicie, nie był on jakoś super spoko. A i jak widzicie, jak będziemy sobie za długo stać, to ten wodospad sobie zgaśnie. I z tego co wiem, one jakby gaszą już tak naprawdę na zawsze, czyli jak wrócimy nawet do poziomu, to nie będzie możliwości jakby ponownego skorzystania z tej fontanny zdrowia. Fontanna, wodospad, w sumie możemy różnie określać to. I dobra, tutaj już nie mamy nic do roboty, więc możemy, powiedzmy, zejść do takiego metra. Mimo, że tutaj pociągu nie ma ani nic, ale to tak wygląda jak takie zejście do metra. Ale nie bez powodu, ponieważ tutaj dopiero się zacznie Armagedon. Tutaj zaraz będą wylatywać, o właśnie, zombiaki bez głów. Bezgłowe Johnny. Bezgłowi Johnny biegają tutaj, kurde. Co za mongoły, co za mośki. Nie, naprawdę. Cieszę się bardzo, że nagrywam Medieval. Dobra, tutaj kolejny jest. Po tobie, gościu. O kurde, o proszę. I teraz jak zeskoczymy, to będziemy mogli potem tam spaść, ponieważ ten pył zabiera nas na samiuteńką górę. Tutaj mamy fontannę zdrowia, ale ja tutaj czekam na zombiaki, bo chcę tutaj skopać im dupska. A jednak nie ma ich, co za kurde. Czyli jednak zły korytarz wybrałem, ponieważ one będą chyba po tej stronie tutaj. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się mylić. Jest, wyskoczył. Wiedziałem, że tutaj kurde się czai skurczybyk jeden. Tutaj chyba właśnie będą. Tak, są. Czekały na mnie. Ale niestety wam powiem, że wasze dni są tutaj policzone, ponieważ ja zaraz wracam po kielich. W sumie właściwie to już się udam po ten kielich. Czemu nie? Proszę. Hala Herosów jest już tam otwarta. Albo hala bohaterów, ale ja wolę mówić, no to hala Herosów. Tak jakoś za dzieciaka mówiłem, jestem do tego jakoś przyzwyczajony i jakoś każdy wymawia jakby takie słowa na swój sposób. Inni mogą mówić na to, nie wiem, sala Herosów, inni mogą na to mówić hala Herosów. Ja na to mówię po prostu hala Herosów. Albo hala bohaterów, też tak może być. I czas na konfrontację z pieskami. Ho, 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 ho. Więc tak, konfrontacja jest dosyć prosta. Musimy po prostu atakować sobie pieski, które tutaj zaraz się zmienią w normalne, ponieważ póki co to są takie cienie. I tyle w zasadzie. To tyle, jeżeli chodzi o tą konfrontację. Nic szczególnego się tutaj nie dzieje. Bardzo łatwa. Bardzo, bardzo, bardzo łatwa. Widzicie. Mi się wydaje, że to było na zasadzie takiego przygotowania nas, że z czymś takim możemy walczyć w gierce. Aczkolwiek nie wiem, co twórcy mieli na myśli. All has changed outside the necropolis. Pearls go this way, pearls go that way. Nasty, painful death waits round every turn and over every hill. Bon voyage. Bon voyage. Ja ci dam bon voyage. Dobra, więc udamy się teraz do kolejnej osoby, co chce nam... O, znowu ten typek.
Ciekawe, co tym razem chce nam dać. Bravo, Fortescue! Some of the other chaps wagered Zarok would be using your ribcage as a toast rack by now. But I knew you'd pull through. Here, I have a little extra something here I can give you. Could help the old quest. You want it? Oczywiście, że bierzemy. Nie wiem, co tam ma, ale zobaczymy. O, dobrze. Dobrze, ziomuś, dzięki. Jedz mi z ręki. Dobra, wychodzimy sobie stąd i lecimy na kolejny poziomik. 4 kielichy mamy, kieliszki boże. Na razie nie zapisujemy. I teraz tak, mamy tutaj przejście do Scarrow Fields. I mamy przejście do poziomu The Enchanted Earth. Myślę, że najpierw sobie polecimy w tę stronę, dlatego że tam mamy mini misję i wolałbym zrobić to jako... Kurde, znowu uderzyłem w ten statyw, przepraszam najmocniej. Lecimy sobie z tym poziomikiem, zobaczymy, co tu ciekawego się będzie działo. Powiem wam, że ja właśnie za to między innymi lubię Medieval. Za takie właśnie, wiecie, cutscenki, że wchodzimy do poziomu i nie jest tak, że mamy zwykły loading screen, tylko po prostu takie wprowadzenie w postaci takiej cutscenki. Tutaj mamy wrogów jako strachy na wróble, ale zabierają trochę niestety damage'a, ale jest to do przeżycia oczywiście. W złą stronę. O, właśnie w tą stronę trzeba to ogarnąć. Kurde, znowu pomyliłem przyciski. Ale dobra, jak słyszycie zresztą, soundtrack jest też tutaj epicki. Ale dobra, co my tutaj mamy zrobić? Chyba wiem, musimy teraz... Wow, ej! Ty, wkurzona grażyna mnie goni, ty, zaraz idź tam spać. Wkurzona grażyno. Potrzebujemy runę... Księżyca. Księżycową runę potrzebujemy, czyli niebieską. I tutaj będziemy mieli konfrontację z takim mini bosikiem. Okej. A może on ma tutaj runę? A może runa wyskoczy z niego? Kto wie? Dobra, przygotujmy się na to, ponieważ będzie to niezapomniana przygoda. Ujmę to tak. Bosik jest jak najbardziej łatwy, ponieważ musimy zrobić coś takiego i... Proszę bardzo, tyle z bossa. I mamy już od razu 30%. Nie widzę, żeby tutaj było coś ciężkiego. Dobra, mamy naszą księżycową runę, czyli niebieskawą. Lecimy sobie tutaj. Za dzieciaka bardzo lubiłem poziom, nie sprawiał mi on żadnej, że tak powiem, trudności. Ale te nietoperze bardzo mnie denerwują, nie powiem, że nie. Oj, odbudowaliśmy sobie naszą tutaj maczugę. Maczugę achillesową. I chyba o czymś zapomniałem. Czyżbym runę zapomniał? Nie, runy tutaj nie ma, kurde. Co jest grane? Czy ja mam runę w ogóle? Kurde, znowu pomyliłem. Tak, mam runę. Ej, to czemu ona nie chciała się tutaj... Ten? O kurde. No teraz się zaliczyła ta runa. Chyba, że za daleko tutaj wbiłem. Być może tak też było. Mamy już godzinkę nagrania. Mówię, z tego prawdopodobnie wyjdą tak z 4 odcinki. Może 3. I znowu wkurzona grażyna, która nie wiem, nie chce dać spokoju mi. Grażynko, kochanie. Nie bij mnie. Ja ci nic złego nie zrobiłem, kochana.